Wędzarkę, słuchajcie, zasypało na maksa. A my dzisiaj jedziemy do Wędkarskiego zrobić zakupy na tą nową serię. Na tą nową serię o surfcastingu. Kurczę, skumajcie, ile śniegu. Ja ciekawe. O, rzesz w mordę. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że wy wiecie, jak jest budowany zestaw do surfa, że ma przypon strzałowy, kiedy, jak ryby łowimy metodą surfcastingową. Jeśli tego nie wiecie, tam macie jakiś filmik, natomiast ja to też będę pokazywał i omawiał w kolejnych filmach. No masakra. Mam taki oto pokrowiec. Jest to zarąbisty pokrowiec Sonika. Pokażę wam wszystko bardzo dokładnie w dzisiejszym materiale. Wszystkie rzeczy, które kupuję, to fizycznie je kupuję. Za hajs z YouTube'a robimy serię, w której pokazujemy, co warto faktycznie kupić do tego, żeby zrobić fajne zestawy do surfa i żeby to się fajnie tym łowiło i żeby były też łowne. Pomagają mi chłopacy z Władek Team oczywiście, chłopaki z morskiej ekipy. No, także będzie się działo. Także może taki pierwszy filmik zakupowy. Ale od czegoś trzeba zacząć. To jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. Jesteśmy w środku, jest Rufi. Dobra, Rafał, potrzebujemy na początek coś do surfa, żeby złożyć zestaw na flądrę końcowy, czyli potrzebujemy na pewno jakąś żyłeczkę, no i oczywiście jakieś troki boczne. Wszystko w zasadzie potrzebujemy do tego zestawu końcowego. Dobra, zacznijmy od żyłki głównej, bo to jest najprostszy temat. To żyłka, jest to zwykła żyłka o grubości między 0,50 a 0,60. Mhm. Oczywiście żyłka musi być odporna na słoną wodę, tak? Żeby nie uległa uszkodzeniu zbyt szybkiemu. Ale co ty gadasz? Jest taka opcja, że może być nieodporna? Ja myślałem, że to wszystko, wiesz, daje radę. Znaczy wszystkie grube żyłki raczej dają radę, ale wiadomo, ta nam dłużej przetrwa, tak? Mhm. Z odpornością na słoną wodę. Dobra. Do zestawów na boczny trok potrzebujemy fluorocarbon bądź bardzo popularna amnezja, aczkolwiek bardzo, bardzo drogą. No właśnie, tutaj zrobimy przerywnik. Amnezja jest co? Dwa razy droższa gdzieś, pi razy drzwi, nie? Około dwa razy droższa od fluokarbonu. I na pewno, może tak, powiedz nam, co amnezja, w czym jest lepsza? Bo amnezja na pewno ma całkowity brak pamięci, tak? Czyli ten trok, nawet jak jest używany wielokrotnie, pakowany do skrzynek czy na różne zwijadełka, ona dalej nie będzie się odczacać, dalej będzie w tym samym kształcie, tak? Czyli nie będzie sprężynki, jak coś się wydarzy? Dokładnie, sprężynka się nam z amnezji na pewno nie zrobi. Fluokarbon może się kształcić po jakimś tam czasie, aczkolwiek no też ma świetne właściwości, bo jest nierozciągliwy, tak? Czyli przy momencie brania wszystko też widzimy, nie wpływa na widoczność brania, no i jest również tonący, który co też nam ułatwia przy połowie flonder. Mhm. Tak sobie myślałem, żeby wam się nie robiły właśnie tego typu, zobaczcie, dziwne rzeczy, jakieś splątania, to by trzeba było wziąć chyba 0,40, co? No 0,40 jest najbezpieczniej w tej chwili, bo wiadomo, może być jakiś przyłów w postaci pstrąga czy troci, to na pewno 0,40 nam wytrzyma. Mhm. Dobra, co byś polecił? Z fluokarbonów firmy zagraniczne zawsze robią 100% fluokarbon typu Momoi bądź Berkeley. Tak, tu jesteśmy pewni tego. W Polsce firmy często nie mieszają fluokarbon ze zwykłą żyłką i nie jest taki stuprocentowy. Nastawiamy się na połów flonder. Tutaj mam taki, zobaczcie, duży haczyk. Znaczy się duży, no kiedyś to nie był duży, natomiast teraz jak oglądam zestawy kolegów, to oni łowią na haczyki szóstki. Takie już mniejsze. Co ty o tym myślisz? Jak najbardziej możemy haczyki brać coraz mniejsze. Wiadomo, rybki, jakie łowimy, nie są strasznie wielkie, a flądra z haczykiem numer 6 ma ten spokój, że go spokojnie połknie i na pewno nie będziemy mieli pustych brań. Przy łowieniu flonder potrzebujemy haczyk z długim trzonkiem. Najlepiej, żeby miał jeszcze dodatkowe zadziory, żeby nam się to wszystko fajnie trzymało. Widzę, że na Gamakatsu patrzysz. Tak, Gamakatsu ma moim zdaniem jeden z najfajniejszych haczyków. Na samej górze posiadają dwa mikrozadziory. Na pewno nie zsunie się ani krewetka, ani filet, czy nawet czerwony robak. Jest bardzo cienki drut, co też nam ułatwia w zacięciu ryby. Mamy tutaj taki przykładowy zestawik, wziąłem jakiś mega stary. Potrzebujemy na pewno jakiegoś świecidełko. Flondra lubi świecidełka, tak wszyscy mówią. Ty też to potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Koraliki, zwłaszcza fluorescencyjne, dużo nam pomagają, zwłaszcza przy słabych braniach. Możemy oczywiście próbować również zrobić czyste zestawy, bez
koralików, aczkolwiek flądra jest rybą ciekawską i te koraliki zawsze nam pomagają. Koraliki wybieramy też takie świecące w nocy, co jak to właśnie wygląda? Tak, jak najbardziej na pewno zaczynamy od kolorików fluorescencyjnych, które zawsze nam pomagają. Ewentualnie też również bardzo dobrze się sprawdzają różne korale żółte bądź czerwone z kropeczkami. Tak, oczywiście pokazałem tutaj duże, ale chodzi o te przeważnie 10-milimetrowe. Czyli coś takiego, jakie tutaj mam. Natomiast są takie zestawy, zobaczcie, to jest do mocowania tego troku bocznego. Coś takiego i to też świeci? Tak, te koraliki są również świecące, fluorescencyjne. Ja może tutaj na tym moim zestawie tego nie mam, natomiast są takie myki i to widzę, że dużo ludzi używa, w tym Andrzej Dechnik. Coś na ten temat powiesz, to dobrze schodzi? Tak, jak najbardziej. Cekinki są świetnym jeszcze rozwiązaniem dodatkowym, bodźcem dla flądry, bo jednak to się mieni w każdym kolorze i w różnej pogodzie, czy to jest słonecznie, czy pochmurnie, takie cekinki również nam się sprawdzą przy zestawie końcowym, przy haczyku. Ale to chyba bardziej w dzień, co? Nie, w nocy również się nam to sprawdza. Jakie kolory najczęściej ludzie wybierają? Na pewno złoty, zielony. I jakie stopery są takie najmocniejsze, żeby to przyspawać? Najmocniejszy stoper zawsze, stoperów w każdym sklepie wędkarskim jest mnóstwo. Zawsze szukajmy tych, które są nie na drucie, nie na żyłce. Żyłka niestety przy grubym fluorokarbonie, czy nawet żyłce głównej, ona będzie nam pękać. Jak będą stoperki na drucie, to zawsze będzie działać i nigdy nam ten stoper nie zjedzie i nie pęknie drucie. Ja mam takie QBS-y i mi się to sprawdza. Oczywiście możecie użyć czegoś takiego. To jest też całkiem spoko i ja to też będę testował. Natomiast przy tym to trzeba założyć, że no musi być odpowiednia grubość no tej żyłki, nie? Do którego to przypinamy. Tak, dokładnie. QBS-y mamy przynajmniej 3 modele, przystosowane do żyłek o różnej średnicy. Zawsze na opakowaniu z tyłu mamy podany, pod jaką żyłeczkę jest dany QBS. No dobra, no to mamy zestaw końcowy w zasadzie cały ogarnięty, ale musimy coś nawinąć na kołowrotek. Jeżeli jesteście początkujący i nie chcecie wiązać przeponu strzałowego, to najprostszym rozwiązaniem jest chyba coś takiego. Dodatkowo to jest kolorowe. Co to ty myślisz? Tak, na początek na pewno taką żyłkę już z gotowym przeponem strzałowym jest najwygodniej wziąć, bo ona jest połączona już w całość, nie ma tam żadnych węzłów, które mogą nam przeszkadzać na przelotce. Dzięki temu, że jest ona kolorowa, również możemy sobie zmierzyć rzut. Możemy, jeżeli zdejmiemy tą strzałówkę, oczywiście możemy sobie dokupić. Również z firmy Jackson, to jest 5 gotowych strzałówek po 15 metrów, to nam spokojnie na jeden sezon wystarczy. Słuchajcie, myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby wziąć jednak dodatkowo te tutaj przepony strzałowe, bo uwierzcie mi, prędzej czy później gdzieś wam strzeli. Jak wam strzeli tutaj ten przepon końcowy, to wy będziecie musieli go w końcu zawiązać, więc bierzemy taką jedną żyłeczkę. No i te, żeby później ewentualnie dowiązać. Jedna z ważniejszych rzeczy to taki palec, to żebyście o tym nie zapomnieli, no bo mamy jednak duże siły przy zarzucaniu naszych zestawów, wiecie, ciężkie ciężarki, także to jest też niezbędne. Sygnalizatory, broń, takie na szczytówkę do mocowania. Słuchajcie, no to używa Józek Florek, nasz kolega niewidomy. Ja początkowo myślałem, że no to właśnie dla niego super sprawa, natomiast my patrzymy na te światełka i to nam wystarczy nie do końca. Słuchajcie, to jest bardzo dobry patent, żeby móc z kolegą sobie porozmawiać. Jak coś się faktycznie zaczyna dziać, no to słyszymy, także nie przegapimy brania. No dużo tego nie ma. Tym bardziej, że połowa to jeszcze jakieś katalogi. No i jesteśmy po wizycie w sklepie. Słuchajcie, dobrze wydane 200 zł. Nie kupiłem natomiast wszystkiego, bo nie kupiłem wędki od Mikado, tej czerwonej, Litor, z tego względu, że ta cała seria surfcastingowa od Mikado, tam jest wędka Litor, potem mamy Storm, a na końcu mamy Surf Maxa, myślę, że może zostać zagrożona. Dlaczego? Ponieważ ciężko dostać teraz w sklepach te wędki Surf Max i Storm. No, a nasza koncepcja tego zakłada, że te wędki to wszystko musi być w ciągłej sprzedaży. Więc no, nie możemy na razie w to wejść, więc się wstrzymujemy z tą wędką Litor. Nie kupiłem też tej wędki A6 od Yuki,
Tam chcieliście też grzebień i chcieliście też taką tackę od Yuki z prostej przyczyny, ponieważ w wędkarskim komi jeszcze Yuki nie ma. Za 2 tygodnie Dawid Furman będzie właśnie z wędkarskim komi rozmawiał o nawiązaniu współpracy. Może te wszystkie wędki, to wszystko się pojawi. W wędkarskim komi na tą chwilę no nie współpracują, więc jadę do studia i kupię tą wędkę A6, ten grzebień, no i tą tackę po prostu ze strony internetowej Yuki. Magia kina, jesteśmy już w studio. Słuchajcie, no faktycznie potwierdziło się to, czym mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o tą serię wędek mikadowskich. No więc faktycznie, te lepsze wędki Mikado, czyli Storm i Surf Max, niestety nie będą produkowane. Więc jeżeli ktoś chce je kupić, to śmiało walcie do Rufiego, bo on ma je na stanie jeszcze. Natomiast wędka, która będzie w stałej sprzedaży najprawdopodobniej w tym roku i w przyszłym też, no to będzie ta czerwona wędka Litor, którą sobie też zakupimy, żeby ją mieć jako tą najtańszą wędkę, ponieważ ona kosztuje 200 chyba 20 zł w wędkarskim komie, więc naprawdę bardzo tanio i myślę, że w tej cenie na pewno warto ją mieć w swoim arsenale. No jeżeli ktoś, kogoś stać na coś droższego, o czym za chwilę powiem, to jak najbardziej. Natomiast słuchajcie, tak jak już mówiłem, Yuki jeszcze nie ma w wędkarskim komie, więc jestem na ich stronie internetowej. No i co tutaj wybrałem na pierwszy rzut, to o czym żeście często pisali, wieszak na przypony. Ja nigdy wieszaka na przypony nie używałem, no nie twierdzę, że on musi być. Natomiast jeżeli budujemy to stanowisko wędkarskie już z prawdziwego zdarzenia, no to tak jak często widzimy na tych stanowiskach, to te wieszaki się pojawiają. Czemu wieszak od Yuki? No bo jest w miarę tanie i ponoć niezawodny. No kosztuje prawie że 200 zł, ale ja myślę, że tutaj jeszcze może jakiś rabacik da się uzyskać. Lecimy do następnej rzeczy. Następną rzeczą jest tacka Yuki. Bardzo fajna tacka, tą tackę bardzo często też widzę, bo ją się da przyczepić tutaj do tego wieszaka. Natomiast do czego taka tacka jest używana? Na przykład do tego, że wrzucamy tam chociażby krewetki zamrożone i one sobie tutaj fajnie odtajają i jest ogólnie spoko. Taką tackę sobie ostatnio kupił też Mirek Gola. Mirek, pozdrawiam Ciebie. Także no naprawdę bardzo dużo ludzi ma te tacki. Przewinę szybciutko tutaj tą stronę. Co tutaj jeszcze kupiłem? Oczywiście jakieś takie drobne rzeczy, jak na przykład gumka do wiązania przynęt. Spoko sprawa. Ja myślę, że to nie musi być ta gumka oczywiście od Yuki kupiona, bo inne firmy też mają te gumki. Natomiast jak już tutaj robiłem te zakupy, to zrobiłem troszeczkę też więcej tych rzeczy, które zapomniałem kupić u Rufiego oczywiście. Żyłka Yuki, ta żyłeczka jest też bardzo często widziana przeze mnie na plaży. I czasami jak rozmawiam z ludźmi, to też o tym, o tej żyłce mówią. Żyłka, która nie ma pamięci, która się w jakiś sposób tam, no nie wiem, nie rozciąga zbytnio, nie wiem, no naprawdę chciałbym też spróbować też ją połowić, zobaczyć, co faktycznie ona nam oferuje. No bo słuchajcie, jednak to jest ponad 60 zł, a ona nie jest kolorowa, nie? Dla takiego laika, który by chciał tam jeszcze mieć kolorową, chciałby widzieć, jak daleko zmiota tym naszym zestawem gdzieś tam w te odmęty Morza Bałtyckiego, no to taki kolorowy zestaw wydaje się ciekawszy. Natomiast tutaj mamy po prostu żyłeczkę, która po prostu jest jednolitego koloru. No i tu to najciekawsze, zobaczcie, wędka Yuki A6 plus Sensitive 4,20, 868 zł. Ceny są też dynamiczne, bo one są cały czas przeliczane z euro, czyli no tak gdzieś około 800 zł trzeba by było za tą wędkę mniej więcej liczyć. No tutaj mi wyszło akurat na dzień dzisiejszy 868 zł. Tak jak już mówiłem, nie ma tej wędki w wędkarskim kom, trzeba ją kupić na stronie Yuki Fishing, ale myślę, że to też nie jest jakiś duży problem. O tym też już wcześniej mówiłem, że te wędki od Mikado, te Surf Maxy i Stormy, no nie będą produkowane, więc tym bardziej wybór wasz, bo to wyście zdecydowali, żeby kupić tą wędkę A6 i żebym tą wędką A6 łowił przez 2 sezony, bo ona jest ponoć dużo lepsza od tej wędki od Surf Maxa, nie wiem. Ale się dowiem, będę ją łowić, oczywiście jeszcze jakieś ciężarki. Zresztą jeszcze sobie tutaj troszeczkę posiedzę, troszeczkę jeszcze tutaj dorzucę parę gadżetów. Ale to już was nie będę katował, myślę, że jak na pierwszy odcinek taki zakupowy może być. W kolejnym odcinku pokażę wam, no jak to wszystko wygląda, co żeśmy kupili. A w jeszcze kolejnym odcinku to już zaczniemy już konkretnie robić te zestawy na Flondry. Trzymajcie się, na razie, cześć!